25 października na deskach kina Pixel w Piekoszowie wystąpił Teatr Żelazny ze sztuką Oddam żonę w dobre ręce. Spektakl komediowy zachwycił zgromadzoną publiczność. Wydarzenie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie projektu Partnerstwo dla Książki, na którego realizację pozyskano ministerialne dofinansowanie. Dzisiejszy spektakl jest w ramach projektu Partnerstwo dla Książki z Biblioteką Wolnej Chwili. Staramy się co roku organizować jakieś inicjatywy dla naszych mieszkańców. Myślę, że mieszkańcy bardzo są zadowoleni, był bardzo duży popyt na bilety, że tak powiem. Także myślę, że inicjatywa nasza się udaje i mieszkańcy się cieszą. Pełna humoru komedia przyniosła widzów w świat zabawnych perypetii małżeńskich, pełnych zwrotów akcji i zaskakujących sytuacji. No jest to komedia, ale taka, bym powiedział, bardziej z tych inteligentnych. To komedia, która traktuje o małżeństwie, prawdopodobnie nie do końca dobrze dobranym. No i w pewnym momencie mąż postanawia oddać swoją małżonkę w najem swojemu koledze. Można powiedzieć, że jest to taka komedia omyłek małżeńskich albo komedia małżeńska po prostu. Tylko z dużym akcentem na komedia inteligentna. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie od lat systematycznie pozyskuje środki na organizację inicjatyw kulturalnych skierowanych do mieszkańców. Dzięki temu do Piekoszowa regularnie przyjeżdżają znani artyści, aktorzy, piosenkarze, pisarze i kabareciarze. Organizowane są także liczne wydarzenia jak spektakle teatralne czy spotkania autorskie. Burmistrz Teresa Kubowska podkreśla znaczenie tych inicjatyw. Czasami nam jest potrzebne takie coś dla ducha, tak, żebyśmy mogli usiąść. No dzisiaj na przykład mamy komedię, tak, więc dzisiaj trochę się pośmiejemy, ale po to, żeby odetchnąć, odpocząć. Ja też się bardzo cieszę, bo sama jestem zadowolona, że w takim ciężkim dniu i nie tylko ja, pewnie wszyscy mieszkańcy, wszyscy są zagonieni, zapracowani i mogą dzisiaj nabrać trochę takiego oddechu. Projekt Partnerstwo dla Książki pokazuje, jak wielkie znaczenie mają inicjatywy kulturalne dla lokalnej społeczności. Dzięki nim Piekoszów staje się miejscem, w którym kultura i sztuka są dostępne dla każdego, wzbogacając życie mieszkańców i tworząc przestrzeń do spotkań z najwybitniejszymi artystami.